Hej, witam Cię na kanale Red My Lips Art, ja mam na imię Sylwia i jestem makijażystką. I dzisiaj przychodzę do Was z testem podkładu. Jest to podkład Felicea Natural. Jest to naturalny podkład o działaniu nawilżająco-regenerującym. Wyrównuje koloryt i ukrywa niedoskonałości skóry. Nadaje skórze promienny wygląd. Jest to podkład naturalny, less waste. Jak widzicie, on nie posiada koreczka, tylko taki mały cypelek, który chroni przed jakby ruchem tej pompki. Jest to podkład w szklanej buteleczce, więc widać, że jest gdzieś tam ograniczona ilość plastiku w użyciu tego produktu. To oczywiście, co mnie najbardziej zainteresowało w tym produkcie, to to, że posiada on naturalny skład. Nie wiem, czy wiecie, ja jestem ogromną fanką produktów naturalnych. Sama, jeżeli chodzi o pielęgnację, to posiadam w swoich zbiorach głównie produkty naturalne, jeżeli chodzi o pielęgnację, kremy, szampony. Jeżeli jednak mówimy o produktach do makijażu, to tutaj już jest troszeczkę trudniej, bo często te produkty naturalne odbiegają jakością od moich oczekiwań. Na co dzień używam produktów mineralnych do wyrównywania kolorytu skóry, podkładów mineralnych. Natomiast nie ukrywam, że jestem ogromną fanką jednak takich płynnych podkładów. Dlatego też sprawdzimy sobie dzisiaj, jak podkład Felicea sprawdzi się na mojej skórze. Zapraszam Was do oglądania. Minusem tego podkładu jest to, że jest on dostępny w dwóch odcieniach. Natomiast zdaję sobie sprawę, że firma pewnie będzie tą gamę poszerzać, więc ja przypuszczam, że jeżeli firma będzie dobrze prosperować, to tych odcieni pojawi się więcej. Ja mam najjaśniejszy odcień. Pozwoliłam sobie sprawdzić już wcześniej na policzku, czy on delikatnie nie oksyduje, bo jak widzicie, on jest dla mnie troszeczkę za jasny, ale właśnie przez to, że delikatnie oksyduje, bo już sprawdzałam, jak już wspominałam, będę używała go bez żadnego przyciemniania. Aplikuję sobie troszeczkę na moją powierzchnię roboczą, niech to będzie jakieś tam, powiedzmy, dwie pompki. I mam przygotowany zarówno Beauty Blender, jak i pędzel. Zaraz zobaczymy sobie, czym lepiej ten produkt aplikować. Więc zaczynam sobie od pędzla. Ten podkład jest dosyć gęsty. Zobaczcie, że on nie spływa. I przechodzę do aplikacji. Tak, on jest, widać, że on jest dla mnie za jasny, natomiast no mam nadzieję, że po lekkim zoksydowaniu ten kolor się wyrówna. Jeżeli nie, to wybaczcie mi. No on ma całkiem ładne krycie. To naprawdę bardzo ładne krycie. No wiecie co, ja jestem zaskoczona, jak on ładnie wygląda na skórze. I ładnie kryje, i bardzo ładnie leży na tej skórze. To jest naturalny produkt. Czuję, że się szykuje ulubieniec, ale spokojnie, Sysia, spokojnie. Drugą połówkę sobie zaaplikuję gąbeczką. Sprawdzimy sobie, jak wygląda po aplikacji gąbeczką. No powiem Wam, że podkład wygląda przepięknie. Myślę, że jestem jednak fanką tego, jak on wygląda na tej połówce, czyli na połówce, na której używałam pędzelka. Natomiast na tej z gąbeczką też wygląda ok. To już jest takie, wiecie, takie niuanse, bo na tej połówce on jest niemalże no, kompletnie niewidoczny na skórze. Tutaj troszeczkę jednak go nawarstwiłam, bo tu mam jakieś niedoskonałości, więc jest go troszeczkę więcej i odrobinkę go widać, ale w taki naprawdę dobry sposób. Wygląda na skórze bardzo, bardzo ładnie. Jak widzicie, krycie jest bardzo dobre, powiedziałabym średnie do mocnego. Tu delikatnie mi jakieś niedoskonałości przebijają, dzięki czemu to krycie jest takie naturalne, mocne, ale naturalne. Jeszcze tak w ramach przypomnienia powiem, że w moich testach podkładów nie ma bazy, nie ma pudrowania skóry mocnego, bakingu. Chcę sprawdzić faktycznie, jak sprawdza się sam podkład, dlatego nie używam żadnych wspomagaczy. Ja jestem posiadaczką skóry mieszanej, normalnej na policzkach i przetłuszczającej się w strefie T, więc tą strefę T też delikatnie przypudruję. Mamy godzinę 8:48, więc zobaczymy sobie, jak ten
podkład sprawdzi się po wielu, wielu godzinach. Pozwólcie, że dokończę makijaż i wrócę do Was z takim krótkim podsumowaniem. Ok, makijaż jest skończony i to, co zrobiłam, to przypudrowałam delikatnie centralną część twarzy. Tutaj nałożyłam kremowe konturowanie, róż, troszkę bronzera i płynny rozświetlacz. I to, co zauważyłam, to to, że podkład delikatnie zastyga. On nie zastyga na całkowitą skorupkę, ale jest to taka formuła lekko zastygająca, więc miałam lekki problem z dokładnym rozblendowaniem sobie kremowego produktu do konturowania, bo on tak troszkę tempo się poruszał. Natomiast jeżeli chodzi o róż, o bronzer, to tutaj nie było żadnego problemu. To, co widzę, to to, że on jest zdecydowanie jednak troszkę dla mnie za jasny, więc będę musiała na przyszłość go sobie troszeczkę przyciemniać, ale dosłownie minimalnie. Na skórze prezentuje się bardzo ładnie. Wydaje mi się, że on wcale taki do końca nawilżająco regenerujący nie jest. W moim odczuciu on jest właśnie taki bardziej matujący, delikatnie wysuszający, ponieważ skóra wygląda naprawdę tak bardzo matowo. Widoczność tego produktu na skórze jest tak mała, że widać tylko po prostu ten pigment i jest naprawdę bardzo ładne wykończenie. Póki co jestem mega, mega zadowolona z tego produktu. No, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał za kilkanaście godzin. Także do zobaczenia za chwilę. I moi drodzy, mamy godzinę 17:58, czyli ponad 9 godzin podkład jest na twarzy i przybliżam Was do siebie, zobaczmy, co się dzieje. Jestem mile zaskoczona tym, że podkład nie zebrał mi się praktycznie w ogóle tutaj w liniach zmarszczek. On może minimalnie, pewnie jakbym gdzieś jeszcze może za 2 godziny dłużej ponosiła ten podkład na twarzy, to prawdopodobnie troszeczkę by się on zebrał, ale biorąc pod uwagę fakt, że praktycznie nie pudrowałam twarzy, bardzo delikatnie omiotłam skórę pudrem i to takim małym pędzelkiem, więc naprawdę było bardzo delikatne pudrowanie, to ten podkład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Delikatnie wyświecił mi się w strefie T, ale to świecenie jest naprawdę minimalne. Jeżeli chodzi o obietnice producenta, to uważam, że one nie do końca są spełnione, ponieważ miałby być to podkład nawilżający, regenerujący. I choć owszem, nie czuję żadnego ściągnięcia skóry, ani nic takiego, że jest jakiś dyskomfort, to ma on matowe wykończenie, więc nie jest to taki typowo nawilżający podkład, taki typowo rozświetlającym wykończeniem, czego można by było się spodziewać po takim opisie. Jest on raczej taki satynowy, półmatowy, natomiast do mojej skóry wygląda bardzo, bardzo ok. Mi się podoba to, jak leży na mojej skórze, jak rozmieścił się w zmarszczkach, w porach, że on nigdzie się nie pozbierał, ładnie się osadził na skórze i ładnie się na niej trzyma. Mimo jakiegoś tam delikatnego podpierania też to jakoś mocno mi się nie starł, minimalnie owszem, ale trzyma on się na skórze bardzo dobrze. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że jest to naturalny podkład i jego skład jest naturalny, to jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona tym, jak on wygląda na mojej skórze. A więc podsumowując, czy moim zdaniem podkład jest warty uwagi? Moim zdaniem jak najbardziej tak, szczególnie, że jest to podkład naturalny i oprócz tego, że ma bardzo dobre właściwości, bardzo ładnie wygląda na skórze, jest mało widoczny, dobrze kryjący, to jeszcze ma właśnie ten skład, który jest taki kluczowy, bo bardzo mało mówi się o tym, że składy są dla nas bardzo szkodliwe. Zwróćcie uwagę na te wszystkie produkty, Wasze podkłady drogeryjne, selektywne. Te wszystkie podkłady są w większości przypadków syntetyczne i one mają składy, które bardzo oblepiają naszą skórę, które mogą tej skórze szkodzić, które mogą powodować zapychanie i różne sytuacje, tak, silikony w nich zawarte nie zmywają się czasami przez najbliższych kilka dni, więc nawarstwiając dzień po dniu taki podkład, no niestety szykujemy dla naszej skóry katastrofę. Także ja tworzę dla Was recenzję podkładów, natomiast faktycznie, jak jedna tutaj z widzek zwróciła mi uwagę, że mogłabym wspomnieć również o składach. I faktycznie te składy, ja sama zwracam na nie uwagę, ale w pracy wizerzysty, wiecie, nie można tutaj liczyć na żadne kompromisy, to muszą być fachowe, porządne rzeczy. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogłam poznać ten podkład i że ma on dobry skład, dobre właściwości dla mojej skóry i jeszcze spełniam wszystkie moje oczekiwania, także czy jest wart uwagi? Moim zdaniem jak najbardziej tak.
Dajcie mi koniecznie znać, czy mieliście styczność z tym podkładem, jak sprawdzał się u Was na Waszej skórze. Jestem bardzo tego ciekawa. Za dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do subskrypcji, do zaglądania na moje media społecznościowe i do następnego. Pa, pa.